Cześć, z tej strony Małgorzata Bekier, jestem farmaceutką i dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo używać ampułko strzykawki z heparyną drobnocząsteczkową. Heparyny to leki zapobiegające zakrzepom, które podaje się w postaci zastrzyków. Pacjenci bardzo często otrzymują od lekarzy recepty na tego typu preparaty, chociażby z powodu długotrwałego unieruchomienia, czy w związku z przebytym urazem czy zabiegiem. Pacjenci bardzo często mają obawy, boją się, nie wiedzą, jak podać taki lek, dlatego dzisiaj mam dla Was materiał, na którym pokażę Wam, jak prawidłowo podać właśnie lek przeciwzakrzepowy w zastrzyku w brzuch. Tego typu leki podaje się głęboko podskórnie, a sam zastrzyk pacjent bardzo często może wykonywać samodzielnie w domu. Przypomnę tylko, że heparyny w postaci zastrzyków są lekami na receptę i zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza, który je Wam przepisał. Nie wolno podawać heparyn na własną rękę w ramach samoleczenia. Samo podanie leku nie jest trudne, jednak warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. W którym dokładnie miejscu wykonujemy zastrzyk? Zastrzyki wykonuje się w okolicy brzucha, w odległości około 5 cm na prawo lub lewo od pępka. Miejsce podania powinniśmy zmieniać, raz podawać lek w lewą stronę, a raz w prawą stronę brzucha. Nie zaleca się podawania leku w inne miejsca, chyba że lekarz zaleci inaczej. Poza tym to właśnie w okolicy brzucha podanie leku samemu jest najłatwiejsze. Na brzuchu również tkanka podskórna jest najgrubsza, więc najłatwiej jest utworzyć fałd skórny, który zapobiega przypadkowemu podaniu leku domięśniowo. Przed podaniem leku sprawdzamy jego termin ważności. Nie używamy go, jeśli termin ten upłynął. Podobnie w sytuacji, gdy ampułko-strzykawka jest uszkodzona, pęknięta lub w środku, w roztworze znajdują się jakieś zanieczyszczenia. Przed wykonaniem zastrzyku przygotuj ampułko-strzykawkę z lekiem, gazik i płyn do dezynfekcji lub gotowy wacik nasączony środkiem odkażającym. Ja akurat wykorzystałam tą drugą opcję. Myślę, że taki gotowy wacik to bardzo wygodna opcja. Przygotowanie do podania leku. Po starannym umyciu rąk usiądź lub przyjmij pozycję półleżącą, tak aby wygodnie można było uchwycić fałd skóry. Możesz usiąść na fotelu lub na łóżku z poduszkami do oparcia. Wybieramy okolice brzucha na prawo lub lewo od pępka w odległości większej niż 5 cm od jego centrum. Zastrzyków nie należy wykonywać zaraz obok blizn ani siniaków, więc jeśli na naszym ciele takie się znajdują, to zastrzyk wykonujemy nieco dalej. Dezynfekujemy wybrane miejsce i czekamy, aż płyn wyschnie lub odparuje. Z ampułko strzykawki zdejmujemy zdecydowanym ruchem osłonkę igły. I nic już więcej nie należy robić z tą ampułko-strzykawką. Nie ma konieczności usuwania pęcherzyków powietrza, które mogą znajdować się w środku, ani nie wystrzykujemy leku ze strzykawki. Strzykawkę chwytamy podobnie jak długopis, najlepiej ręką dominującą, którą piszemy, natomiast kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki chwytamy odkażony fałd skórny. Igłę strzykawki wbijamy w całości prostopadle do fałdu skórnego, czyli pod kątem 90 stopni, po czym delikatnie naciskamy tłok strzykawki. Cały czas podczas wstrzykiwania leku przytrzymujemy fałd skóry. Usuwamy igłę z fałdu skórnego i puszczamy skórę. Możemy przyłożyć jałowy gazik, jeśli jest taka potrzeba, jednak miejsca podania nie pocieramy, nie uciskamy, nie masujemy. W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielki siniak, który po pewnym czasie zniknie. Wyrzucamy zużytą strzykawkę, najlepiej do specjalnego, zamkniętego pojemnika. Po zakończeniu leczenia taki pojemnik możemy oddać do utylizacji. W związku z tym warto dopytać o tą kwestię w poradni lub w urzędzie gminy, która wskaże specjalny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli jednak nie macie takiego pojemnika, to przypomnę, że do śmieci ogólnych nie wolno wyrzucać leków czy niezabezpieczonych igieł. W miarę możliwości w przypadku kolejnych podań warto unikać wstrzykiwania w miejsca zasinione po poprzednich iniekcjach, aby nie powiększać krwiaków. Ampułko-strzykawka przeznaczona jest wyłącznie do jednorazowego użytku, dlatego nie powinno się dzielić jej zawartości na kilka podań.
Jeśli mimo przeszkolenia przez lekarza lub pielęgniarkę oraz po obejrzeniu tego filmu nie jesteście pewni, co zrobić, skontaktujcie się ponownie z lekarzem lub pielęgniarką. Mam nadzieję, że jednak ten materiał okazał się dla Was pomocny i stosowanie heparyn nie będzie już dla Was problemem. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze tematy Was interesują, a na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!